Proszę Państwa, po dwóch pasjonujących pojedynkach czas na kolejny pojedynek. W trzecim pojedynku w kategorii do 115 kg spotkają się Daniel Omielańczuk, Palestra Warszawa. I jego prosimy na ring. Daniel Omielańczuk. Przypomnę, że dzisiejszą galę transmituje telewizja Sport Club, oczywiście na żywo, ale będzie można oglądać powtórki. Jest już Daniel Omielańczuk i teraz prosimy jego przeciwnika, a przeciwnikiem jego będzie Jakub Bresiński, Anko Zapasy Poznań. Jakub Bresiński! Witam Państwa bardzo serdecznie, wracamy na kolejny pojedynek, przed nami kategoria 115 kg, Daniel Omielańczuk, Palestra Warszawa kontra Jakub Bresiński, Anko Zapasy Poznań. Daniel Omielańczuk początek swojej kariery zaczynał od Muay Thai, był tam mistrzem Polski w Muay Thai, medalista mistrzostw świata w Muay Thai. Mieliśmy okazję go również oglądać na gala KSW, a jego przeciwnik Jakub Bresiński, zawodnik, który miał okazję startować w mistrzostwach Polski seniorów w boksie, zajął tam czwarte miejsce, również specjalizuje się w Muay Thai, jak i w zapasach, styl wolny, więc bardzo wszechstronny zawodnik, zapowiada się bardzo ciekawie ten pojedynek, na pewno doświadczenie jest po stronie Omielańczuka, zobaczymy, czy będzie potrafił to wykorzystać. Rozpoczęła się pierwsza runda, Jakub Bresiński, spodenki białe z napisem Pitbull, natomiast Daniel Omielańczuk, spodenki białe w rękawicach czerwonych. Widzimy na początku badanie dystansu, Bresiński troszkę wyższy, ale zobaczymy, jak to się potoczy. W narożniku widzieliśmy tutaj znakomitych trenerów, Bresiński z Poznania, Andrzeja Kościelskiego, zapewne zejścia do nóg, powalenia nie są mu obce. Są my dwaj zaczęli, pięknie, ale znakomite teraz kopnięcie ma wasz, tylko na Omielańczuka nie zasłonił się Bresiński. Prawie blisko nokautu, upadł na ziemię, wykorzystał to Omielańczuk, doszedł do siadu i teraz zaznaczyła się jego przewaga w tej pierwszej rundzie. Teraz w tej pozycji półgardy, jeśli wykorzysta te mocne uderzenie i będzie dalej próbował skończyć walkę przed czasem, na pewno mu się to uda. Widzimy teraz dobry klincz, dobry blok. Trzymanie jednej nogi w gardzie, próba teraz wysunięcia bioder, przejście do gardy. No po tak mocnym ciosie Bresiński wykazał naprawdę twardą głowę. Dużą odporność, znakomite było to kopnięcie. Teraz walka troszkę się uspokoiła, dobrze broni się w tym parterze Bresiński. Wydawało się, że Omielańczuk ma już moment i pozycję, żeby zakończyć tą walkę, jednak doszedł do siebie szybko Jakub Bresiński. Widzimy, sędzia podniósł walkę do stójki, rozpoczął ją na środku ringu. Znowu mocny początek, mocne kopnięcia Daniela Omielańczuka. Te kopnięcia ma właśnie bardzo dobre w jego wykonaniu, widać. Widzimy dopchnięcie do narożnika ringu, clinch.
Widzimy głośne podpowiedzi Roberta Jocza z narożnika Daniela Omeliańczuka, żeby używał kolan. Przypomnę, zawodnicy wagi ciężkiej 115 kg. Bardzo dynamiczne te kopnięcia Omeliańczuka. Teraz próba założenia dźwigni na głowę. Kolejne kopnięcie, mamy knockout. Nieprzytomny upada Jakub Beresiński. Koniec pojedynku. Proszę zwrócić uwagę, błędne oczy tego zawodnika. Znakomicie wykorzystał Daniel Omeliańczuk tutaj bardzo dobrą pracę nóg, szczególnie te lewe kopnięcia Mawashi na głowę. I to był klucz do zwycięstwa w tej walce. Oczywiście nie wiem, czy zauważyli Państwo, Jakub Bereziński próbował złapać nogę, tak? Po skoku Daniel Omeliańczuk wykonał bardzo ładne kopnięcie. O, może teraz powtórce. To był właśnie ten błąd, próba złapania nogi Omeliańczuka. Opuszczenie rąk do dołu i otwarty kierunek kopnięcia na głowę. Kończy się ciężkim knockoutem. Zobaczymy, czy nie będzie potrzebny lekarz. Jeszcze nie doszedł do siebie Jakub Berziński, ale takie właśnie są walki MMA. To są najlepsze fragmenty tego pojedynku. Ten pierwszy kopnięcie też lewe Mawashi. Wyraźnie krok do tyłu, zachwiał się na nogach Bereziński. Przejście do parteru, przewrócenie Beresińskiego przed Omeliańczuka. Tutaj Omeliańczuk zauważył, że jednak nie może sobie poradzić. Dobrze broń, silny jest Beresiński w parterze. Pozwolił utrzymać tą pozycję, pozwolił się podnieść sędziemu. I później widzieliśmy znakomite kopnięcie po raz kolejny lewe Mawashi, niezablokowane, i kończy ta walka bardzo szybko, bardzo efektownym zwycięstwem Daniela Omeliańczuka. Czekamy na werdykt. Imponująca. I proszę Państwa, przez knockout w drugiej minucie, w 32 sekundzie pierwszej rundy zwycięża Daniel Omeliańczuk. Na pewno ta walka dodała smaczku tej gali. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie trzeba być bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Nie tylko jeden styl predysponuje zawodnika do zwycięstw w tym pojedynku. I techniki nożne, techniki ręczne. Tutaj Daniel Omeliańczuk, wywodzący się z Muay Thai, pokazał, że jednak kopnięcia swojego tajną, dobrą bronią znalazł moment. Wysoko trzymane ręce powodowało to, że te kopnięcia trafiały na głowę Beresińskiego i one zakończyły pojedynek.